Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w Rayman Redemption Demo. Jest to demo dosyć, można by powiedzieć, że nawet znanego fangame'a, który już staje się coraz to popularny, dlatego że niedługo, a raczej w tym roku prawdopodobnie wyjdzie, że tak powiem, już pełna wersja tej gry, bo na razie jest demówka. Aczkolwiek jest on bardzo mocno hypowany przez fanów Raymana i dzisiaj sobie zagramy w demko, bo czemu by nie? Tak więc wciśniemy byle jaki klawisz. Tak, jest to fangame z Raymana jedynki, ale jest to naprawdę bardzo dobry fangame. Tutaj sobie testowałem save'a, bo sprawdzałem sobie, jak wszystko będzie ze sobą współgrało. I nazwijmy się tak, jakbym grał w normalnego Raymana 1, czyli P. O. M. Wiecie, skrót od pomidorowy.pl. Dobra, witam was bardzo serdecznie na mapie świata. W tym demku są dostępne 3 poziomy. 2 z The Dream Forest, 1 z Bandland. I teraz tak, jesteśmy w The Dream Forest, Pink Plant Woods, czyli tak jak wszystko było. I mamy tutaj nowy, że tak powiem, HUD. Mamy tutaj Exit, czyli wiadomo, czy poziom został ukończony. Mamy tutaj uśmiechnięte buźki, czyli wiadomo, czy zdobyliśmy wszystkie klatki. Rundy bonusowe, które w tym demku akurat nie działają, dlatego że nie zostały jeszcze zaimplementowane. Oraz prezenciki, które szczerze nie wiem, co oznaczają. Dobra, ruszamy. Jezu, dostałem naprawdę nostalgią. Ogólnie, jeżeli nie oglądaliście mojego streama z Cupheada przedostatniego, to nie będziecie wiedzieli, o co chodzi, ale dzięki Capybarowi odkryłem właśnie ten oto fangame i stwierdziłem, że hej, czemu by nie nagrać z tego jakiegoś krótkiego, że tak powiem, filmiku, bo why not? Tak więc, tak to na razie wygląda. Ja niestety będę musiał chyba się przenieść, tak więc poczekajcie, dajcie mi sekundkę. No okej, okay. Jestem z powrotem, jestem teraz po prawej stronie, dlatego że zasłaniałem wam Tinksy. Ogólnie dałem się teraz po prawej stronie, dlatego że, wiecie, to był, że tak powiem, mój, jak to się nazywa? To było moje przed chwilą stanowisko do nagrywania Sonica Forces, którego już skończyłem. Tak, by the way, bo wszystko to nagrywam jednego dnia, czyli 3 lutego. Dobra, mamy tutaj żyćko. Jak widzicie, jest to... Jako, że to jest demówka, to tutaj mamy już wszystkie moce dostępne od razu, na samym starcie. I nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale jak Capybar mi tłumaczył, to dźwięki, jak i muzyka są z Raymana na PlayStation 1. Dlatego, że na przykład tutaj by teraz już się wszystkie soundtracki naraz odpaliły, gdyby to było nawiązanie do Raymana na PC. A jako, że nie odpalają się wszystkie, to mamy to nawiązanie do Raymana na PS1. Raymana 1 na PS1 oczywiście. I z tego co wiem, twórca tego fangame'a będzie chciał wprowadzić coś takiego, że będziecie mogli wybrać albo klasyczny soundtrack z Raymana na PS1, albo na PC, albo ten co mamy tutaj teraz. Soundtrack. Tak samo jak sterowanie i tak dalej. Przynajmniej z tego co Capybar mi mówił. Może coś źle zrozumiałem. Capybar, jeżeli będziesz to oglądał, to popraw mnie, jeżeli się mylę. No i dobra. Mamy oto pierwszą zmianę. Normalnie w Raymanie 1, na jakiejkolwiek wersji, tutaj byłby koniec poziomu. Ale jak widzicie, tutaj mamy dalszą ścieżkę. Tak więc idziemy sobie tędy. Mamy tutaj literkę P oczywiście. Naszych oto wrogów. Ogólnie pięść działa o wiele szybciej niż w standardowym Raymanie na PS1, czy tam ogólnie na standardowych Raymana. I proszę bardzo, oto nowy item, czyli świecący się Tinks na różne kolory. Co on nam daje? Coś takiego. Jak to Chomsky pięknie ujął na livestreamie z Cupheada, jest to normalnie Rayman 1 Revolution. A, no i nie zapomnijmy o tym, że tutaj Rayman szybciej... W sensie jest ta animacja z pięścią, że szybciej on może pięść ładować. Kurde! A z kolei tutaj po prawej stronie zasłoniłem wam teraz ten...
licznik klatek, który się pojawił. To najwyżej się zaraz przesunę. Bo w sumie Tinksy są tak szczerze mało ważne, więc... Więc jestem z powrotem! A to nawiązanie z końcówką poziomu, a raczej ten dźwięk, to jest nawiązanie do Raymana jedynki na Sega Saturn. Tak, grałem sobie w port saturnowy Raymana 1. I od razu wam mówię, jeżeli wyjdzie ta gra, ten fangame, jeżeli wyjdzie już w pełnej wersji w tym roku, to na pewno go sobie ogramy. Albo na jakimś live'ie, albo na let's play'u. Albo zrobię obie rzeczy, czyli i livestream, i let's play. No, jak na razie widzicie, nie działa tutaj runda bonusowa magika. I proszę bardzo, kolejny nowy item, a raczej kolejna nowa rzecz, czyli ta sprężynka. Ciekawe, co ona daje. A, no, widzicie, co daje. No, jak widzicie, są zupełnie nowe animacje tutaj. O, to właśnie jest to, o czym mówiłem. O, mój ulubiony soundtrack teraz się odpalił. Kurde, fajnie byłoby się tam dostać. O, udało się. No i dobra, mamy teraz tutaj życie po drugiej stronie. My za ten czas pójdźmy sobie tutaj, ale tutaj i tak nic nie było, więc pójdźmy sobie teraz do tego żyćka. To była głupota, moi drodzy. To była po prostu głupota. Za bardzo się rozpędziłem. Tak czy siak, to co miałem zebrać, to już zebrałem, więc myślę, że nie ma co. Idziemy sobie dalej po prostu. Idziemy górą, dlatego że tutaj u góry jest klatka. Ponieważ tak, ponieważ jest to demo, możemy sobie tutaj wszystkie klatki od razu zdobyć, bez żadnego tutaj ale. No dobra, tutaj mamy klatkę zebraną, bardzo fajnie, więc teraz zejdźmy sobie w dół. Bo mamy tutaj checkpoint. Tak, dół tego poziomu prawie w ogóle się nie zmienił. Tak na dobrą sprawę. Ogólnie ta sekcja tego poziomu się prawie w ogóle nie zmieniła, poza tym, że jest tutaj parę ekskluzywnych, powiedzmy, miejsc, których nie było w ogóle w żadnym Raymanie 1. A i uwaga na piranie, ponieważ jak widzicie, one teraz szybciej pływają do góry. Cztery klatki mamy tutaj już sobie zniszczone, bardzo fajnie. Uwierzcie mi, nie na darmo tutaj poleciałem, dlatego że tutaj mamy właśnie tęczowy Tinks. Jezu, jak mi się ten fangame podoba. Dobra, tam jak widzę, już się koleś zainspirował wersją PC-tową, ponieważ ta klatka, która się pojawiła, była tylko i wyłącznie w wersji PC-towej. I teraz, moi drodzy, kolejna zmiana, coś co po prostu moim zdaniem jako sam sobie aspekt jest po prostu mua. Rayman ma w końcu złote pięści. Nawet nie wiecie, jak ja to zobaczyłem po raz pierwszy, nawet nie wiecie, jak ja się ucieszyłem. Po prostu jest to takie... To już jest dosłownie... Jakby to powiedzieć, puszczenie oczka do fanów Raymana 2. Dlatego, że jak dobrze pamiętacie, kiedy Rayman w Raymanie 1, normalnym oczywiście, nie w tym fangame'ie, zbierał złotą pięść, to wtedy Rayman dalej miał tą białą pięść. W sensie, wiecie, formalnie miał złotą pięść, ale jego model miał białą pięść na sobie. Tutaj teraz ma złote pięści i to jest naprawdę mega fajne. Kurde, aż mi się dzisiaj język plączy, bo po prostu jestem tak mega podniecony, że nagrywam ten fangame. Jeszcze raz ci dzięki, Capybar, za to, że żeś mi powiedział o tym. Ogólnie do tego Raymana Redemption są planowane też inne światy, które nie pojawiły się w Raymanie 1, normalnym.
Tak więc ten Rayman będzie miał dużo ekskluzywnego i... Znaczy ekskluzywnego, dużo świeżego kontentu. I to mnie bardzo cieszy. O! I wybuchające oczywiście pociski, które trochę wyglądają jak takie latające petardy. Okej. Na razie nie biorę tej śliwki. Tutaj nic nie ma w sumie. No, jest moja śmierć. To jest. Kurde! Ogarnij się, łowco ty! No i dobra, mamy teraz uśmiechniętą buźkę, co oznacza, że poziom mamy zaliczony w 100%. I 13 żyć. Kurde, ta 13 to jest mega pechowa liczba. Ciekaw jestem, czy utrzymam tą 13, tak szczerze. No i mamy tutaj prezencik. I ten dźwięk jest zerżnięty z Raymana 1 na Sega Saturn. Kiedy wiecie, były te loading screeny i one się na przykład kształtowały w różne tam okręgi, trójkąty i tak dalej. To się właśnie ten dźwięk pojawiał. No, i na razie ten prezencik nic nie robi. Dlatego zbieramy go i nic się nie dzieje. Naprawdę mega nostalgiczny fun game. I mamy teraz wróżkę Betille, która da nam moc. I swoją drogą ten tekst tutaj też jest mega. Naprawdę chapeau bas dla twórcy fun game'a. Co tu się dzieje? Tak, proszę państwa, mamy walkę z minibossem. I jest to Darktoon. Nie wiem czemu, może się mylę, ale wydaje mi się, że ten miniboss będzie się pojawiał co każde jakby pojawienie się jakiejś mocy od Betilli. W sensie, że jeżeli Betille nam wręczy jakąkolwiek nową moc, to właśnie będzie ta walka właśnie z tym minibossem, z tym Darktoonem. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić oczywiście. Taka jest moja mini teoria, że na przykład kiedy pokonamy na przykład Bandland, to kiedy pojawi się Betilla, to znowu pojawi się Darktoon, tym razem z nowymi mocami. Napiszcie, co sądzicie o tej teorii. No, i mamy teraz złotą buźkę. Złota buźka oznacza to, że zdobyliśmy dosłownie wszystko. Zapiszę sobie. Co to w ogóle jest za minigierka? A, dobra. Czyli nie mogę zapisać, dlatego że potrzebuję 3 końców. Spoko. Dobra, Anguish Lagoon, następny poziom. Tutaj mamy już prezencik na samym starcie, widzę na samej górze. To normalnie byłaby klatka, ale widzę, że nie ma jej. Więc polecimy sobie tutaj, ale tutaj jest klateczka. Pyk, pyk, pyk. Nie, naprawdę, uwierzcie mi, jak ja odpaliłem sobie pierwszy raz, żeby tak potestować i jak sobie w ogóle oglądałem te trailery z różnych światów, to dosłownie dostałem nostalgię w pysk. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale naprawdę mega, mega, mega fajny fun game. To będzie chyba pierwszy fun game, gdzie zrobię pełnoprawny let's play z niego. No i pełnoprawne live'y. Bo tak to zwykle fun game'y starałem się na live'ach omijać, rzadko kiedy robiłem fun game'y. Tam kiedyś robiłem z Crasha Bandicoota, z Spyro oraz z Mariana robiłem fangamy w 2017. O, i proszę bardzo, kurde, kwiatek zabójczy jest tutaj. Kurde! Gościu! A, no i taka ciekawostka, kiedy już coś zbierzecie i zginiecie, to tutaj cień się tego pojawia. Na przykład tak jak z tym prezentem. No, nareszcie gościu został pokonany. Yeah!
No i teraz mamy tutaj... Czekajcie, co chciałem powiedzieć? Mamy teraz, kurde, ekskluzywną ścieżkę, ponieważ jak pamiętacie, Anguish Lagoon posiadał 3 sekcje, a nie 4, tak jak w tym wypadku. Jest to... Znaczy, ciężko mi to powiedzieć w ogóle ekskluzywne, ale w każdym razie mamy kolejną nowość, to chciałem powiedzieć. Nie ekskluzywność, chociaż ekskluzywność to trochę też jest. A mianowicie... Mamy teraz ścieżkę ze zwykłym poziomem i naprawdę jest to wow. Nawet nie wiem, co ja mogę powiedzieć tutaj. Szczerze, naprawdę zabrało mi to dosłownie mowę. Po prostu jest to w taki fajny sposób przedstawione, że naprawdę... Rayman 1 Revolution, proszę państwa. To jest Rayman 1 Revolution. Klatkę widziałem. Tam była. Zaraz ją zdobędę, mówię wam. A pieprzony kwiatek. Dobra, przyznam, że to jest coś, co mnie czasami dezorientuje, jak ja widzę coś takiego. Bo jak sobie przypomnę, to w Raymanie jeden czegoś takiego nie było. Oczywiście sobie żartuję, jaja se robię teraz, nie? Wiadomo, że fajna to jest nowość, mimo co. To trochę utrudnia grę, ale zarazem jest to moim zdaniem mega sprawiedliwe. No i dobra, tutaj nic nie ma. Więc to by było na tyle z tej oto drugiej sekcji w Anguish Lagoon. Teraz będziemy mieli już konfrontację z bossem. Jestem ciekaw, jak tutaj Bzita zmienili. To jest mega zastanawiające. Ale zobaczymy w każdym razie. No dobra, była tutaj cutscenka. Dobra, oberwał. O proszę, co on tutaj teraz ciekawego robi? O kurde. Fajnie go urozmalici. I tak, dla osób, które by się pytały, tak, da się, jest tutaj możliwość grania na padzie w tę grę. Wow, dobra, to trochę mnie bolało. Jedna kuleczka zdrowia poszła, dobra, druga kuleczka zdrowia. Jeszcze tylko jedna. I po Bzicie. No, już po nim. Porobiony został. A czemu oni sobie piątki nie przybili? Halo? Co to ma znaczyć? No dobra, nieważne, w każdym razie się udało. Mega fajny soundtrack. Po prostu mega, mega, mega fajny soundtrack. Mam nawet go na telefon ściągnięty, tak by the way. Bo to jest taki soundtrack, który mega uspokaja. W ogóle soundtrack w Raymanie 1 jest cool. Momentami jest nawet podobny do takiego soundtracku z jakiegoś japońskiego RPGa. Tak zwanego JRPGa. Dobra, 13 żyć. O, i fotograf nam robi teraz zdjęcie. To oznacza, że mamy checkpoint. Uwaga, uwaga. Bo tutaj widzę, że łowca się pojawił. A, i dostał w tubę już, no i leży, kurde, i bardzo dobrze. No, zebraliśmy tutaj, kurde, rundę bonusową magika, która i tak w sumie nie działa. O, i przypadkowo zniszczyłem klatkę, gdzie pojawiło się za mną życie, ale hamuwa to była, nie? To było wredne teraz, nie? Jezus! Ale hamuwa to była! No ale co tu mamy na dole? Betila's Garden. Ale tu chyba byliśmy już. Tak. To jest to, co było w tym poziomie chyba. No dobra, to czas na Bongo Hills w Bandlandzie. Dwadzieścia jeden minut dopiero mamy.
i mamy tutaj sobie oczywiście Bongo Hill z Raymana na PC. Tak, to jest ścieżka z Raymana na PC. Akurat jeszcze pamiętam. Bo wiem, że w wersji na PS1 i w pozostałych się zaczynało na tym. Na tym lodzie. I tutaj kolejna nowa rzecz. Mianowicie te oto perkusje, które robią nam za platformy. I to! To oto, te oto słodkie skrzypce, które sobie tutaj grają. Naprawdę, to jest naprawdę... Wiecie... To jest, to są takie malutkie szczegóły, ale serio, to powoduje naprawdę... Jak się tak na to spojrzy, to naprawdę powoduje to radość. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was. No i oczywiście dostajemy się na samą górę, czyli tutaj byłby nasz początek. W wersji na PS1 oczywiście. Myk, 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 jesteśmy na górze. I tutaj teraz zejdźmy sobie na dół, dlatego że tu się pojawi zaraz klateczka. Mega soundtrack, mega, mega, mega soundtrack. Tam na dole jest klatka, widzę. Trzeba się tutaj jakoś dostać. Ale jak? Cię zaraz wymyśli. No, chociażby tak. Aj! Dobra, jestem u góry. Myśliście, że co? Że spadnę? Nie tym razem. Nice try, man. No, na razie wszystko wygląda tak, jakbym przechodził normalny Bandland. W sensie Bongo Hills. Myk, myk i myk. Ajajajajajajaj! To było głupie. To było naprawdę bardzo głupie. Dobra, to była ta ćma właśnie z... naszego Raymanika 1. Wszyscy ją doskonale znamy i bardzo dobrze zresztą. Kurde, naprawdę dużo... dużo nowego i świeżego kontentu. To dosłownie jest Rayman 1 remake, nie? Serio. Dobra, lecimy sobie w takim razie dalej. O kurde, nie tu. Nie tu! Chociaż może. Ej! Halo, wracaj! Jestem ciekaw, gdzie mnie to zabierze. A, do klatki mnie zabierze. Mogłem się domyślić. Mogłem się naprawdę domyślić, że tu chodziło o klatkę. Aj! Do góry, proszę. I teraz możemy już legit poziom przechodzić. W sensie dalej. Pieprzone antytunki! Co wy sobą reprezentujecie, ziomy? O kurde, ty patrzcie jaka hamowa, teraz tam się życie pojawiło. Okej, mamy to co moje. Ale pójdźmy tam do góry, bo jestem ciekaw co tam jest akurat u góry. Może jakaś kurde klatka schowana. Patrząc na to co się dzieje w tym fangame, to nie zdziwiłbym się. Jakby tutaj u góry... Aha, życie jest. I co? Aha, nic. Tylko spadłem na antytunki, które mnie skrzywdziły. Spoko. Ałała! To bolało. Uwaga. Na spokojnie. Lecimy teraz tędy, 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 tędy. Dobra. I tyle. Bardzo fajnie rozegrana akcja. Sorki, że ja nic nie mówię, ale serio, ten dodatkowy content
mnie po prostu rozpierdziela od środka. Czy to jest coś pięknego, nie? Mam nadzieję tylko, że ten fangame naprawdę będzie dostępny, a nie, że przykładowo Ubisoft zabierze się za tego typka lub za tych ludzi, którzy są odpowiedzialni za ten fangame. Bo naprawdę ja chcę zagrać w pełną wersję. Ja chcę, kuźwa, zagrać w pełną wersję. Dobra, nic tutaj nie ma. Myślałem, że twórca lub... no osoba, która tutaj bawiła się w programowanie Raymana 1, myślałem, że ten schowa coś za tym exitem. Nic tutaj się nie pojawiło, szkoda. Dobra. Znowu ćma. O kurde, co ty tu robisz? Nowy ten, przeciwnik, ten mały czerwony robot. I sorry za sąsiada, który tam wierci swoją drogą. Mega mi to przeszkadza momentami, no ale trudno. A serio się tu klatka pojawiła? I co ja teraz mam zrobić, żeby pójść do tej klatki? No chyba nic już. Dobra, trudno się mówi, tutaj nie będę miał chyba wszystkich klatek. Szkoda. Dobra, jest git. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. O kurde, to są te antytunki. Ale fajna animacja. Dobra. Pyk. Pyk. Dobra, oberwał. Lecimy sobie teraz w tę stronę. Pewnie tutaj klateczka będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, tutaj nic nie było. Zostałem oszukany. Najgorzej. Tak się nie robi. Dobra, mamy teraz oto czerwonego bongosa, jak widzicie. Czyli tutaj mamy kolejną zmianę, ponieważ wcześniej w normalnym Raymanie 1 był zielony bongos. I ten oto piękny soundtrack, Jezus Maria. No i ten bongos jest wybuchający. Dobra, myślałem, że mi się uda. Teraz może mi się uda. Ha! Tutaj jest życie, kurde. W wersji PC byłaby tutaj klatka. A proszę. Zmiany, 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 moi drodzy. Zmiany, zmiany. Tutaj nic nie ma? Aha! Elo. Frajerze. O, życie i klatka, to jest dopiero combo, moim zdaniem. I to bardzo dobre combo. Okej. Jest git, jest gitara. O, i mościk z tych, a raczej platformy z tego oto mostka z poprzedniej. Z dwóch... no, widzicie, mi się już język zaplątał. Chodzi o to, że to jest fragment tego mościga z pierwszej sekcji z Bongo Hills. To chciałem powiedzieć. Oj, coś mi się dzisiaj język plącze, cholera jasna. To pewnie z tej podniety, że gram w ten oto fun game. A raczej w demówkę na razie.
Bo nie ma, niestety nie jest to pełna wersja. Ow, 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 ow! Ow, ow, ow! Proszę uważać. Uwaga, uwaga, bo Rayman leci. Tam nic nie ma? Od tylca się bierzemy, kurde, frajerze jeden. Dobra, nic tutaj nie ma. Ale tutaj jest przejście. Antytunek się pojawił. Uciekamy przed nim, jak najszybciej się da. Bo my zaraz urządli w dupsko i nie będzie za fajnie. Dobra, jest git. Wow. Tutaj coś jest, widzicie? Warto tutaj zejść. Prezent jest. Ja sobie nie odpuszczę. Prezencik musi być zebrany. I to w trybie natychmiastowym. Dokładnie tak. I teraz możemy się wracać. Perfekcyjnie, bez stracenia życia. Mua. Dokładnie tak. Dobrze, pomidorze. Dobrze, pomidorze, chciałem powiedzieć, kurde. O, i mamy tutaj rurę, dzięki której się dostaniemy do góry. Tutaj jest kolejna ekskluzywna rzecz. I patrzcie na to. Ta rura ma oczy, ale jak wejdziemy na nią, ona puszcza nam oczko. A, kurde. Dobra, lecimy sobie dalej do przodu. Au, 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 uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, bo uderzyła mnie waga. Wróćmy się tutaj, bo coś zauważyłem. Ale kurde, jak się tam dostać? Chyba się tak nie da. Nie da się. Aj, fuck, dobra. Myślałem, że się da tam dostać. Dobra, trudno się mówi. Tutaj mamy super pięść. Tam jakieś w ogóle znaki zapytania. Kurde, tu są takie sekcje, że ciężko mi jest w ogóle okiełznać, gdzie tam się dostać. Dobra, spróbujmy teraz górą pójść, tak samą, samą górą. Może dostanę się tam do tego znaku zapytania. Fuck! Znaku zapytania, nie znaka. Dobra. Jako, że byliśmy już tam u góry, więc teraz lećmy dołem. Z kolei tam u góry się znowu życie zrespawnowało. Dobra, trudno się mówić. Jedno życie w plecy będę. Dobra, i nic tutaj nie było. Nic tutaj nie było, więc niepotrzebnie się wracałem. Myślałem, że się coś pojawi. Fuck. Umiecie tak, moi drodzy? Umiecie tak? Umiecie nie ginąć? Ktoś tutaj zapomniał czegoś zaprogramować. Dobra, tutaj klatka jest na dole. My pewnie i tak nie zdobędziemy na razie. Ale tutaj byłem już. Kurde, w normalnym Raymanie 1 to było coś takiego, że kurde...
Ten piorun mógł mnie ominąć, jak ja byłem na takim, że tak powiem, na kucku. A tutaj jednak nie. Tutaj jednak zrobili dosyć realistycznie. Okej. Kupuję to. Dobra, mamy tutaj checkpoint w końcu. Myślę, że tutaj coś ciekawszego będzie. A to jednak nie. Dobra, tutaj u góry były bongosy, czyli była trochę trudniejsza sekcja. My se tędy pójdziemy. Dlatego, że to już zbliża się koniec Bongo Hills. Czuję to w moczu. Aczkolwiek mogę się mylić. A, tutaj normalnie sekcja z tą ćmą. Tak jak było w oryginale. Przedostaniemy się tutaj. Nic ciekawego i exit. Okej, spoko. Kurde, zjedz to śniadanie, Michał. Aha, i pozbyli się tamtej sekcji z tym. Z, wiecie, wróżką pomniejszającą. Gdzie była tam taka specjalna sekcja. Wiecie, o którą mi chodzi. Tam, gdzie na tych bongosach trzeba było się dostać przed walką z wielkim robotem. A raczej nie przed walką, a przed... W zasadzie to nie wiem. To nie była walka, tylko to był bardziej... Ja wiem. Ominięcie go. A tutaj widzę, że będziemy z nim walczyć. Dobra. Wkurzył się. Trigger mode ma. Łatwiutki gosik. Jak on tutaj nic nie robi. Praktycznie. Łatwiutki bosik. I mamy dzięki czemu 26 życie. Dzięki temu, a nie dzięki czemu. Fuck! $597, ja pitole. Tak, bo twórcy jeszcze nie zaprogramowali tego, żebyśmy tutaj, wiecie, po 100 tingsach dostawali życie. Więc dlatego możemy tutaj zbierać ile wlezie tych tingsów. No i wracamy się w sumie, nic tu po nas. Kurde, ten soundtrack tutaj jest mega, nie? Jezus, ale ja dostałem nostalgię teraz. Ja przepraszam, że mój komentarz jest dzisiaj taki biedny, ale naprawdę dostałem teraz nostalgię w pysk. Wiecie, co by było tutaj mega trollowe? Gdyby przykładowo, gdybym wszedł do tego exitu, nie? I okazałoby się, że ten exit by mnie strollował i gdzie indziej by się pojawił, nie? No dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego fangame'a, fangame'u z Raymanem. Mam nadzieję, że ten fangame wam się podobał. Mi naprawdę Rayman Redemption mega się spodobał. Skradł moje serce jako, wiecie, fana Raymana. I mam szczerą nadzieję i liczę na to, żeby ta gra wyszła w tym roku, żebym mógł zrobić pełnoprawny let's play, tudzież pełnoprawny livestream. Nie mogę się tego doczekać. Na pewno to ogramy sobie w dniu premiery, kiedy wyjdzie pełna wersja. A za ten czas to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać wszystkie powiadomienia o tym, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz, co sądzisz o Rayman Redemption, a my widzimy się w kolejnych filmach i nie tylko. Trzymajcie się i do zobaczenia.